Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicepremier, minister nauki i prezes Porozumienia Jarosław Gowin. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie premierze, jak pana zdaniem premier Mateusz Morawiecki radzi sobie na swoim pierwszym szczycie Unii Europejskiej? Od razu biję się w piersi, nie miałem wczoraj w ogóle czasu, żeby śledzić, co dzieje się w Brukseli, ale wielokrotnie wcześniej obserwowałem pana premiera Morawieckiego w takich kontaktach międzynarodowych i uważam, że jest do nich stworzony. On świetnie operuje tymi różnymi kodami dyplomatycznymi, kodami kulturowymi. Jestem przekonany, że będzie sobie dawał radę w relacjach z Komisją Europejską, z przywódcami europejskimi znakomicie. Ale łatwo nie jest, bo z nieoficjalnych informacji wynika, że Komisja zamierza uruchomić przeciwko Polsce artykuł 7 już w najbliższą środę. Artykuł 7 unijnego traktatu za ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Podobno sprawa jest przesądzona. A decyzję Komisji mogłoby odwrócić tylko zapewnienie premiera, że prezydent zawetuje te ustawy. Wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne, graniczące wręcz z nieprawdopodobieństwem to, żeby pan prezydent mógł zawetować ustawy, których sam jest autorem. Mimo że zostały zmienione. Zostały zmienione, ale nie w sposób istotny. Konstruktywne elementy projektu prezydenckiego przetrwały. Ustawa została nieco poprawiona, głównie od strony legislacyjnej. O ile poprzednia wersja ustaw przygotowana przez klub parlamentarny PiS-u rzeczywiście budziła zastrzeżenia, tyle uważam, że do prezydenckich ustaw nie ma powodów, żeby się Komisja Europejska, mówiąc kolokwialnie, przyczepiała, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy na salonach europejskich w tej chwili takim chłopcem do bicia. Mówiąc kolokwialnie, chyba się właśnie przyczepi, bo to są informacje poważnych unijnych dyplomatów. Liczymy się z tym i pan premier Morawiecki nie jest żadnym cudotwórcą. Nie oczekujemy, że od jednej wizyty nagle komisarze europejscy czy liderzy niektórych państw unijnych kierujących się zasadą politycznej poprawności nagle staną się entuzjastami naszego rządu. A jeśli tak się stanie, jeśli ten artykuł zostanie uruchomiony, to jeszcze jest czas na ten dialog, żeby powstrzymać go już w czasie, powstrzymać działanie tego artykułu, kolejne etapy. Oczywiście, że tak. Droga do jakichkolwiek realnych sankcji wobec Polski jest bardzo daleka. Wydaje mi się, że ostateczne sankcje są nieprawdopodobne. Natomiast jedną z przyczyn, dla których to właśnie Mateusz Morawiecki został nowym premierem, jest to, że na pewno w ramach naszego obozu on jest politykiem najlepiej potrafiącym artykułować i tłumaczyć rację naszego rządu. I jest podobny do Viktora Orbana, który jak trzeba to się wycofuje. Troszkę czaruje, twardo negocjuje, ale czasem ustępuje i robi to tak, jakby nie ustąpił. Viktor Orban jest rzeczywiście politykiem wyjątkowo zręcznym. Wydaje mi się, że tego połączenia elastyczności i twardości Mateuszowi Morawieckiemu nikt nie odmówi. Panie premierze, nazwa partii prowokuje mnie, żeby po raz kolejny zapytać o porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie zmian w rządzie. Czy jest takie porozumienie? Jest porozumienie ramowe podpisane przez pana prezesa Kaczyńskiego, pana ministra Ziobrę i przeze mnie. Natomiast ono zostało teraz podpisane? Czy mówi pan o wcześniejszym porozumieniu, kiedy się tworzył rząd? Czy teraz zostało podpisane porozumienie, kiedy zmieniał się premier? Teraz. Zresztą jednym z sygnatariuszy tego porozumienia jest także pan premier Morawiecki, ale to jest porozumienie ramowe. Te ramy będą wypełnione decyzjami Mateusza Morawieckiego. A czy w ramach puli dla porozumienia będzie pan wskazywał ministrów do wymiany i do powołania? Nie. Po pierwsze, nie czuję się upoważniony do tego, żeby mówić o personaliach. To jest rola nowego premiera. Ale to ja nie pytam o personalia, tylko o pulę. Po drugie, na pewno nie będę wskazywał nikogo do wymiany. Natomiast wskazałem rzeczywiście panu premierowi Morawieckiemu pulę moich bliskich współpracowników i bardzo bym się cieszył, gdyby ktoś z nich znalazł uznanie w oczach pana premiera. A co to jest teraz za pula? Bo właściwie chyba się zmieniła nieco sytuacja
2015 roku, bo na przykład wasz, w cudzysłowie, był minister Konstanty Radziwiłł, a teraz już nie jest wasz, tylko Prawa i Sprawiedliwości. To chciałbym zdecydowanie zdementować. Rzeczywiście ja byłem pomysłodawcą, aby Konstanty Radziwiłł reprezentował obóz Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Senatu. Natomiast nie był kandydatem wówczas jeszcze Polski Razem na ministra zdrowia. Naszym kandydatem był Andrzej Sośnierz. A jeśli chodzi o te uzgodnienia, to one już są zapięte na ostatni guzik, czy jeszcze pan bierze udział w rozmowach co do kształtu rządu? Z całą pewnością takich rozmów w różnych konstelacjach i wewnątrzpisowskich, i koalicyjnych będzie wiele, ale ostateczne decyzje należą do pana premiera Morawieckiego. Ja mogę powtórzyć to, co powiedział podczas uroczystości zaprzysiężenia rządu pan prezydent Duda. Premier Morawiecki jest niezależnie od różnic zdań w wielu sprawach, bo na kwestie gospodarcze patrzymy inaczej, nie, ale to jest mój premier i przyjmę jego decyzję, oczywiście utrzymujący się w ramach tej umowy koalicyjnej, z pełnym zrozumieniem. Pan się do innego ministerstwa nie wybiera? Nie, ja się nie wybieram do innego ministerstwa i akurat tu mogę uspokoić bądź zmartwić się słuchaczy, w zależności od tego, jak oceniają moje reformy, ale w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, no przynajmniej ja sam spodziewam się ciągłości. Ale może to chodzi nie tyle o pana ministerstwo, co o inne ministerstwa, w kontekście których mówiło się o panu kiedyś? Na początku stycznia, czy w każdym razie mam nadzieję, że w pierwszej połowie stycznia wyjdzie na konferencję pan premier Morawiecki i wtedy pozna pani redaktor odpowiedzi na wszystkie pytania, które no i nasi słuchacze adresuje pani do mnie. Dobrze, to mam takie pytanie, na które chciałbym uzyskać odpowiedź teraz, a nie w styczniu. W jakim stopniu to będzie autorski, o ile w ogóle, gabinet Mateusza Morawieckiego? Na ile on będzie autorski Jarosława Kaczyńskiego? Każdy premier musi liczyć się ze swoim zapleczem parlamentarnym. To dotyczyło Donalda Tuska, Ewy Kopacz, Beaty Szydło. To dotyczy również pana premiera Morawieckiego. Natomiast na pewno nie będzie tak, że będzie to rząd umeblowany mu przez kogoś innego. Chociaż jest rzeczą oczywistą z takiego zdroworozsądkowego punktu widzenia i z punktu widzenia roztropności politycznej, że osobą, z którą Mateusz Morawiecki będzie konsultował swoje decyzje, będzie w pierwszej kolejności Jarosław Kaczyński. Czy propozycja zmian strukturalnych, którą 6 listopada przedstawiła ówczesna premier Beata Szydło, ciągle leży na stole, jest aktualna, jest rozważana? Zapewne jest rozważana przez pana premiera Morawieckiego, ale mówiąc szczerze, nie rozmawiałem z nim na ten temat od dłuższego czasu. Nie wykluczam, że te propozycje przedstawione przez panią premier Szydło są już nieaktualne. Czy Ministerstwo Cyfryzacji powinno pana zdaniem pozostać? Mówiło się o rozdzieleniu zadań co najmniej do dwóch resortów, zadań właśnie tego ministerstwa. Ja byłem pomysłodawcą tworzenia takiego ministerstwa i bardzo się cieszę, że w ekspoze pana premiera Morawieckiego kwestie cyfryzacji państwa znalazły tak ważne miejsce. Natomiast czy Ministerstwo Cyfryzacji powinno przetrwać, czy powinna zostać utworzona specjalna rządowa agencja, czy też zadania Ministerstwa Cyfryzacji powinny być rozdzielone między inne resorty, to będzie decyzja pana premiera. Czy Mateusz Morawiecki jest pana zdaniem premierem do końca kadencji? Zdecydowanie tak. Nie wyobrażam sobie żadnego scenariusza, w którym pan premier Morawiecki miałby nie urzędować jesienią 2019 roku. Do wyborów parlamentarnych uważam, że zmiany na stanowisku premiera nie będzie. A gdyby się jednak Jarosław Kaczyński zdecydował? Nie jest tajemnicą. Ja mówiłem o tym otwarcie, że przez dwa lata, jeszcze od okresu przedwyborczego, należałem do tych, którzy uważali za rzecz naturalną, aby premierem został lider głównej partii obozu rządowego. I namawiałem pana prezesa Kaczyńskiego do tego, żeby tę rolę wziął na siebie. Ale
decyzja kierownictwa PiS-u była inna, ponieważ to PiS wskazuje w naszym obozie z oczywistych względów arytmetycznych kandydata na premiera, więc i ja, i Zbigniew Ziobro przyjęliśmy do wiadomości, że nowym premierem będzie Mateusz Morawiecki. Uważam, że Jarosław Kaczyński, że u Jarosława Kaczyńskiego pan premier Morawiecki ma bardzo duży kredyt zaufania i nic nie wskazuje na to, żeby w ciągu tego najbliższego dwulecia mogło dojść do zmiany na stanowisku premiera. Wczoraj wieczorem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała oświadczenie: w związku z narastającą agresją wobec dziennikarzy mediów publicznych zwracamy się do wszystkich uczestników życia publicznego, a zwłaszcza do mediów, by nie podsycać złych emocji. Podobne stanowisko zajęła wczoraj Rada Mediów Narodowych, a premier Mateusz Morawiecki, pytany o to przez dziennikarzy w Brukseli, powiedział: wolne media są wielką wartością, nawet jak są stronnicze, to jesteśmy za tym, aby mogły dalej funkcjonować. I moje pytanie jest takie, czy oświadczenia nie są jednak właśnie lepszą formą zwracania uwagi na coś niż kary. Ja dwukrotnie już się wypowiadałem na ten temat. Może te wypowiedzi nie przebiły się jakoś bardzo szeroko, ale mówiłem o tym i w telewizji publicznej, i w TVN24. Mnie się ta kara nałożona na TVN, skądinąd stację, którą uważam za bardzo stronniczą i też osobiście wobec mnie bardzo nieprzychylną. Ministrem Sprawiedliwości przestałem być po nagonce ze strony TVN-u, ale mnie się ta kara zdecydowanie nie podoba. I nie chodzi tutaj o to, że TVN jest własnością kapitału amerykańskiego. Czy TVN powinien skorzystać z procedury odwoławczej? To już jest dobre prawo TVN-u, żeby podejmować decyzję w tej sprawie. Ja tutaj nie będę niczego suflował. Natomiast wydaje mi się, że decyzja Krajowej Rady była nieprzemyślana. Nie chciałbym żyć w kraju, w którym gdy rządzi lewica, to kłopoty ma Radio Maryja, a gdy rządzi prawica, to kłopoty ma TVN. Trzeba wprowadzać inne, wyższe standardy. Dziękuję bardzo. Wicepremier Jarosław Gowin, Beata Michniewicz, do usłyszenia.